Proszę Państwa, oficjalnie otwieram posiedzenie komisji przed sesją, która odbędzie się w środę, 16 czerwca. Pani Przewodnicząca, ja tylko informuję, że sesja będzie nagrywana i upubliczniana. Znaczy ta komisja, przepraszam. Wobec tego ja mam obowiązek zapytać Państwa. Ja proszę, żeby Pani podała podstawę prawną, na jakiej Pani chce działać. Na takiej samej podstawie, jak Pan nagrywa i upublicznia. To są nawet zapisy konstytucyjne, że jest wolność, można wejść na posiedzenia, dokonywać zapisów. A to, żeby Pani wykonywała jakieś głosowania, też Pani powinna to porobić na jakiejś podstawie, więc rozumiem, że po tylu naszych już dyskusjach na ten temat dzisiaj przedstawię Pani jakąś podstawę prawną swojego działania, bo z tego, co jestem zorientowany, jest to bezprawne, a może nawet karalne. Być może. Ja tutaj jestem reprezentantem wszystkich radnych. A kto Pani taką reprezentację wystawił? Pewnie co do, no prowadzę komisję, więc reprezentuję. Skoro po prostu Pan od razu powiedział, że Pan upublicznia na stronie prywatnej, robi Pan z tymi informacjami to, co Pan sobie tam robi, to jest Pana sprawa. Poza tym słyszeliśmy tutaj od Pani sekretarz, będą nagrania oficjalne, tutaj nie będziemy mieć żadnych wątpliwości. Nagrania oficjalne będą z sesji, oczywiście, nie z komisji. I ktoś za przechowywanie i gromadzenie tych danych jest odpowiedzialny. Natomiast w przypadku osoby prywatnej my nie mamy najmniejszej gwarancji, kiedy i w jaki sposób Pan to wykorzysta. Więc jeżeli chodzi o nagrywanie, to jest nagrywanie. Natomiast jeżeli chodzi o przechowywanie i upublicznianie takich danych, to niekoniecznie wyrażamy na to zgodę. I w związku z tym ja tutaj pytam Państwa radnych, kto wyraża zgodę na to, żeby Pan radny nagrywał, przechowywał nasze dane i upubliczniał? Proszę o podniesienie ręki. Ja jeszcze raz pytam o podstawę prawną tego głosowania. Taka sama podstawa, na której Pan nagrywa. No to nie może jedna podstawa dawać dwie skrajne sprzeczne możliwości. No a pan jaką ma podstawę? Ja pani jeszcze raz pani przypominam. Przewodniczący Rady złożył do prokuratury zawiadomienie, że nagrywam i upubliczniam komisję. Prokuratura przeprowadziła postępowanie i stwierdziła, że nie ma w tym żadnego przestępstwa. Sprawa została umorzona, bo mam do tego prawo. Więc jasne i oczywiste jest, że moje działania są zgodne z prawem. Więc pytam się, na jakiej podstawie pani próbuje robić jakieś głosowania? Ja nie będę już więcej wchodzić w dyskusję. Być może, że niebawem jakąś podstawę prawną Panu przedstawimy. Czekamy póki co, żeby Pan przedstawił nam naszą podstawę prawną, no bo myślę, że skoro Pan nagrywał publicznie i posługuje się Pan prawem, no to Pan chyba wie, że też jest uchwała, ustawa o ochronie danych osobowych. No i pewnie Pan ją dobrze przeczytał i się z nią zapoznał. Mam taką nadzieję. No proszę Pani, jesteśmy osobami publicznymi, jesteśmy na posiedzeniu komisji, która jest organem jawnym, więc nasze wizerunki są ale jawne. Oczywiście. I temat uważam za jakby oczywisty, również to, że mówię od razu o upublicznianiu, to mamy wszyscy świadomość, że to będzie upublicznione, więc też mamy się tak zachowywać, mamy tak się wyrażać, żeby żadnych informacji ewentualnie, które nie mają trafić do opinii publicznej, nie ujawniać, więc dlatego każdy powinien mieć świadomość po mojej informacji na początku. Więc tak jak powiedziałam, skoro Pan od razu powiedział, że będzie Pan upubliczniał, no to i przechowywał nasze dane, no więc nie wiemy, co Pan z tymi danymi robi, w jaki Pan sposób je chroni i przechowuje, więc dlatego głosujemy. Proszę bardzo, Pan Radny Krawczyk. Pani Przewodnicząca, nie będę się odnosił do tej dyskusji, tylko ja od razu stwierdzam i to już będzie na przyszłość, że ja odmawiam udziału w takich głosowaniach. Uważam je za bezprawne. Pana wola, ma Pan prawo, oczywiście. Ja również nie będę brał udziału w głosowaniu, ponieważ jest to głosowanie bezprawne. Proszę bardzo, Pan Wicherski. Przeciwna. Nie. Wobec tego ponawiam pytanie, kto z Państwa jest za tym, żeby Pan Radny nagrywał, upubliczniał i przechowywał nasze dane osobowe? Proszę o podniesienie ręki. Wobec tego, kto z Państwa jest przeciw temu, żeby Pan Radny Kawalec nagrywał, przechowywał nasze dane i upubliczniał? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
6, 7, 8. Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do realizacji naszego tutaj porządku obrad.